13,5 minuty po godzinie ósmej, a w studiu goście. Wokalistka Aleksandra Klimczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Sławek i Kuba Janiccy. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mózg warszawski i bydgoski kończą sezon. Nas interesuje to, co jutro w stolicy. Dwa bardzo ciekawe muzyczne wydarzenia. Na zakończenie, o ile dobrze liczę, drugiego sezonu w Warszawie. No zaczęliśmy w październiku 2014, więc no tak. No to już, już dwa. No tak można powiedzieć. Rzeczywiście. Jak się rozwija mózg w Warszawie? Rozwija się inaczej niż myśleliśmy, że będzie się rozwijał, ale jak najbardziej się rozwija. Myślę, inaczej że... to znaczy lepiej, gorzej. Inaczej, po prostu inaczej. Gdzieś, gdzieś mieliśmy prawdopodobnie podskórne przeczucie, że, że będzie to bardzo adekwatny klub, znaczy bardzo podobny klub do tego, który jest oryginalnie od 22,5 roku w Bydgoszczy. Okazało się, że jest to zupełnie inne miejsce, aczkolwiek prawdopodobnie z tą samą duszą. Ale ze względu na oczekiwania publiczności, ze względu na możliwości, które no właśnie wynikają z tego, że że to jest stolica? Ehm, tak, myślę, że, 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 że te możliwości w Warszawie, w większym mieście są o wiele szersze, to na pewno, ale też jest. E większa konkurencja powiedziałbym. Po prostu w Bydgoszczy nie, 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 nie mamy konkurencji. Nie, są zależności też zupełnie inne, tak? Jakby e, lokalizacja ma duże znaczenie, gdzie w, na przykład w, w Bydgoszczy nie do końca, bo wszędzie jest blisko i się chodzi pieszo i to nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie mnogość wydarzeń, które non-stop się dzieją jakby tak jak w Bydgoszczy, jest dość łatwo ustawić program całego miasta właściwie tak żeby nic się nie pokrywało ze sobą i wiedzieć którzy ludzie przyjdą dokładnie tak tutaj, no, jest to ciężkie, tak, żeby zgrać się z, z miejscami. Zawsze coś na siebie nachodzi i tak dalej. Ale nowe wyzwania tylko nas A, e, Ale miejsca myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, no bo y, w końcu y, ta część Warszawy teraz jest modna, odwiedzana. Y, dojeżdża metro, wszystko wskazuje na to. Jest ładna, bo przecież y, i siedziba Teatru Powszechnego i w związku z tym Mózg Powszechny, y, y, no to chyba są zalety. Są zalety, e, chociaż na pewno nie jesteśmy jeszcze w tej części, która jest modna, ale jest kawałek dalej. Więc jakby jesteśmy trochę pomiędzy Saską, e, tą właściwą Pragą Południe, czyli no zaczynającą się gdzieś w głąb od Ząbkowskiej, czyli tak naprawdę jesteśmy w jakiejś takiej wielkiej pętli transportowej, kolejkowo-metro, autobusowo- stadionowej. No pomiędzy końca... jednym wydarzeniem kulturalnym albo wieczornym można tak. przyjść do mózgu i zagospodarować czas. Myślę że, myślę, że niebywale ważne, bo rzeczywiście to położenie topograficzne nie jest zbyt szczęśliwe, a natomiast niebywale ważne jest to, że zarówno w naszej sali klubowej, jak i w sali większej, czyli małej scenie teatru powszechnego są niebywa, niebywale dobre warunki techniczne do, do, do pracy, do słuchania muzyki i myślę, że te walory już powinny sprawić, żeby, żeby było warto przychodzić na koncerty, które u nas się odbywają. A te dwa koncerty jutrzejsze, to w Waszym składzie gospodarzy przede wszystkim opowiedzcie o tym, co to za materiał, co to, co to będzie za muzyka. Tak się składa, tak się składa że, że jakoś zawsze na zakończenie i na rozpoczęcie sezonu spotykamy się i gramy w trio, czyli z Jerzymozolem, z Kubą i, i, i ze mną. <tryk> Spotykamy się ze mną. No cóż, zajmujemy się improwizacją, muzyką intuicyjną. Nie wiem, czy ten temat akurat rozwijać, co to jest. Myślę, że słuchacze. Słuchacze dwójki podglą, doskonale wiedzą, do, doskonale wiedzą do, do, co to jest. Natomiast ten wieczór ma kilka części. Oprócz, oprócz, jest najpierw występ Oli Klimczak, która zaraz będzie do Państwa mówić potem nasze trio, a potem jeszcze film, który, który jest filmem z koncertu, który został nagrany w październiku 2015, podczas koncertu, który wykonał nasze trio z, z Roscoe Michelem, czyli saksofonistą legendarnej Arden Sabo w Chicago. Pamiętam, że spotkaliśmy się wtedy w poranku i zapowiadaliśmy to wydarzenie. Dokładnie, dokładnie. I te wydarzenia się odbyły i, i nagrania zostały <laughs> dokonane. Nagrania nagra nagra zostały dokonane i zostało też nagrane, zostało też zrealizowane materiał wideo przez, przez kolegę, który, którego określamy jako Studio Ptak. I to wideo jest na tyle ciekawie zrobione, że nazwaliśmy jednak filmem. I będzie też premiera tego filmu, bo po, po tych dwóch koncertach odbędzie się premiera tego filmu, a jednocześnie no jakby, po raz pierwszy zostaną upublicznione w, w, w tym gronie, które tam się pojawi, nagrania z tego. Oczywiście będziemy pracowali na tym, żeby to zostało niebawem wydane. Właśnie kto tutaj w dwójce otworzy na zawodowanie? E, o tym jest też... możemy porozmawiać poza anteną, natomiast jeżeli mówimy o premierze, no to bardzo proszę, posłuchajmy fragmentu. drobny fragment tego materiału, który znajdzie się, mamy nadzieję, wkrótce na, na płycie, a będzie można wysłuchać, obejrzeć pokaz wideo. To jedna część wieczoru, a to, co wcześniej, to bardzo interesujące przedsięwzięcie. Pierwsza odsłona przedsięwzięcia Witkacy 622. Eksperyment na śpiewaczkę operową i... i Elektronikę to będzie zawsze, na pewno. I różne składy, tym razem akurat hmm, harfa i flet, które tak hmm, no, postrzega się jako bardzo kobiece instrumenty. Hmm, wszystko to nawiązuje do hmm, powieści 622. Upadki Bunga Witkacego. Tej pierwszej takiej autobiograficznej właściwie powieści, o, traktującej o romansie z Ireną Solską, która była wielką, wielką ak aktorką. No i on trawestuje ją na śpiewaczkę operową, dlatego ten temat bardzo żywo mnie zainteresował. A potem pojawił się projekt, potem pojawiło się stypendium y, ministra kultury. No to znaczy, że, że, pomysł, że pomysł wyszedł od ciebie, od, twojego, od twojej fascynacji y, książką, powieścią Witkacego? Tak, poniekąd tak, dlatego że tak naprawdę temat śpiewaczek operowych y, w tej chwili pojawia się rzadko. Jeżeli już to, to są biografie tych wielkich śpiewaczek. Ale ja, ja na przykład nie lubię czytać biografii w takim stylu dokumentalnym. One są interesujące dla naszego środowiska, ale niekoniecznie dla takiego przeciętnego odbiorcy. Więc jakby trzeba trochę dostosować ten nasz świat do, do szerszej publiczności, do, do młodych ludzi. No, i trochę do hipsterów. A jednak, a jednak, tu klimat tej Pragi, nawet pomiędzy, ma jednak trochę znaczenia. Czytam w zapowiedzi tego wydarzenia, że nietypowy sopran. Na czym polega owa nietypowość? Ja jestem głosem, który tak naprawdę nie jest sopranem. Ani lirycznym, ani dramatycznym. Właściwie nie wiadomo, czy jestem mecosopranem, czy sopranem. Ja sama do końca się nie mogę zdecydować. Mm, to i... w świecie muzyki, tak zwanej poważnej, yy, bardzo źle? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. To znaczy, mm, ja mam dużo większe możliwości niż takie typowe głosy. A poza tym pracuję na tym, żeby, żeby te możliwości poszerzać i gdzieś eksplorować takie. No, te niestandardowe, nieklasyczne, niebelkantowe techniki wokalne. Więc a poza tym to też wynika z tego, że ja nie, wydaje mi się, nie jestem typową śpiewaczką operową i prowadzę trochę inny tryb życia niż zwykli śpiewacy. Na przykład. Więc to chyba bardziej odnosi się też do tego lifestyle'u tak zwanego. Śpiewaczka y, operowa performatywna, tak? Trochę. Nawet bardzo, to znaczy cała moja droga zaczęła się wtedy właśnie, ta, ta droga, którą teraz podążam, przy spotkaniu z reżyserką Kamilą Michalak, która postanowiła ten język wokalny operowy wykorzystać w swoich spektaklach dramatycznych. Wtedy zaczęła się moja przygoda z improwizacją, właśnie na temat i na materiale operowym, to wtedy były bachantki w lesa I to okazało się, że jest znacznie lepszy język dla mnie komunikacji z publicznością, niż, niż na przykład mowa, którą wykorzystują aktorzy. Więc dla mnie ten język jest dużo bardziej organiczny. I stąd właśnie ten performance też, tak, bo to... Mi się wydaje, że właściwości ludzkiego głosu są na tyle szerokie, a mało eksplorowane przez klasycznych śpiewaków, że trzeba gdzieś to połączyć, trzeba pokazać, jak, jak bardzo śpiew operowy jest um, dotykający, jak on potrafi dotknąć nawet człowieka, który nie jest tym zainteresowany. To jest pierwsza odsłona to znaczy, że y, będą kolejne? Na pewno. Ale jeszcze szczegółów nie znamy. Ja mam je w głowie i wolę ich nie zdradzać. Dobrze, to opowiedz proszę, kto będzie ci towarzyszył jutro. Jutro będzie towarzyszył mi Andrzej Karałow, znakomity pianista, kompozytor. Też nietypowy kompozytor, który właśnie bardzo mocno eksporuje te przestrzenie elektroniki, ma bardzo ciekawe podejście do, do koloru tych dźwięków. Będzie ze mną e, Zuzanna Federowicz, znakomita harfistka, matematyk. E, Filozof? E, pewnie Ponika. poniekąd też. E, I Antonina Styczeń, która jest flecistką, improwizatorką również. E, z Andrzejem Karałowem mają swój własny projekt ASAK, który też będą rozwijać w najbliższym czasie. A oprócz tego jest amazonką. I pracuje nad swoim spektaklem, który będzie... E, Graniem na flecie, na koniu. O. Y, początek wieczorów w mózgu powszechnym w Warszawie jutro o której godzinie? Jak zwykle, dość umownie, ale należy się koncentrować w okolicach godziny 21. Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. To jest zakończenie sezonu 2016. Co? Co jesienią? No, dobre pytanie, bo jest na nie dobra odpowiedź. Można właśnie o tym słuchaczy poinformować, że, że odbędzie się cykl, o który zabiegaliśmy od samego początku, czyli Super Sam, który został w tym razem nazwany Super Sam Plus One. Jest to cykl koncertów solowych artystów ze świata i głównie z Warszawy. Czyli jest to osiem wieczorów, podczas których następować będą dwa koncerty solowe. Plus, jeśli muzycy wyrażą chęć, nastąpi jeszcze koncert w duecie. Jest kilka dużych nazwisk. Myślę, że nie będę ich jeszcze wymieniał, ale proszę być czujnym: bo od samego początku, już od 8 września, kiedy pojawi się Kevin Drum z Krzysztofem Knitlem. Ten koncert będzie pierwszy 8 września. Zapraszamy w takim razie serdecznie do Mózgu Powszechnego w Warszawie i jutro i we wrześniu. A wam bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Klimczak oraz Sławek i Kuba Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo.